Witam wszystkich bardzo serdecznie w 32 odcinku Pereł Kompozycji. Pereł Kompozycje, studia. Niektórzy mówią etiudy szachowe, to takie zadanka, w których białe zaczynają i wygrywają, albo białe zaczynają i remisują. I trzeba znajdować najlepsze posunięcia dla obu stron. Najlepsze posunięcia dla obu stron. Białe mają przewagę materialną, ich król tu coś wygrał, jakąś figurę za nowonarodzonego hetmana, ale ich problemem, jest tu pion. Ten pion, jak tego piona łapać? Jak tego piona łapać? Ano nie jest łatwo. Z tej strony go się nie da. Z tej strony go się nie da. A on grozi dojść. Jest jedno posunięcie, wieża A1. Czarne muszą przesłonić linię pierwszą. Nie mogą puścić białej, nie mogą tego zrobić w ten sposób, bo biała wieża przyjdzie i zginie za piona. Więc idą na G2. Jedyne posunięcie grozi. Goniec F1 z przesłoną. I pion dochodzi. I co teraz? I co teraz? Teraz chyba wydaje się, że nic nie może. Gramy król H8. Król do rogu. Pod promocję z szachem zupełnie niezrozumiałe posunięcie. Czarne przesłaniają. Co teraz? No po wzięciu gońca wiadomo. Za chwilę hetman będzie promowany z szachem. Tu się okazuje, że białe mają fantastyczne posunięcie. Wieża A7. Teraz podpowiem, że na goniec D3 wrócą, a po wieża A7 czarne dorabiają hetmana. Jest szach. Białe zasłaniają się wieżą i pozycja jest nieprawdopodobnie fantastyczna. Nagle okazuje się, że czarny hetman jest zaatakowany. Odejść może tylko na jedno pole na G8. Nie można wykorzystać gońca do zasłony, bo goniec jest zablokowany przez króla. Hetman odchodzi i teraz mamy tak zwany motyw geometryczny dla wieży. Wieża przychodzi i strzela rentgenem. O. Rentgenem czarnego hetmana. Król odchodzi, bijemy. I czarny jeszcze musi łapać piona, no ale złapie. Czarny złapie piona. Widzimy więc, że pozycja jest nieprawdopodobna. To zakończenie. Wydaje się, że już się można poddać i nagle czarny hetman jest bezbronny. Na tym polega duża wartość studium, że wywołuje silne doznania estetyczne. Dodatkowo ja wybieram tak zwane miniatury, czyli do 7 sztuk na szachownicy generalnie, studia z małą liczbą bierek na szachownicy. Tu ich mamy 6. Dziękuję za uwagę i zachęcam do oglądania kolejnych.